Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Tym razem sięgam po książkę Pańszczyzna, napisaną przez Kamila Janickiego. Zapraszam. Jesteście tutaj. A szybka przerwa i zaraz sobie wróćcie do wideo. To wideo jest sponsorowane głównie przeze mnie i przez moją pracę etatową, czyli zasadniczo chodzi tu o programowanie. Jestem programistą sklepów i stron internetowych z doświadczeniem od 2016 roku, więc zasadniczo jestem w stanie zrobić wszystko, jeśli chodzi o strony i sklepy oczywiście. No i adres mojej strony, na której możecie się ze mną skontaktować, jeśli chcielibyście mieć jakąś stronę lub sklep w promocyjnej cenie, bo wystarczy, że podacie gdzieś tam w temacie wiadomości skrajnie skończony, czy w inny sposób to zasygnalizujecie, to ten adres pojawi się gdzieś tutaj w tym segmencie wideo. Adres to codeme.eu. A jeśli potrzebowalibyście czegoś dużo większego, co stworzyliby dla Was profesjonaliści w Reakcie, w Gatsbym, w Next.jsie, to również takich ludzi znam i gorąco zachęcam do kontaktu ze mną. Myślę, że będę w stanie przekazać informacje o Was. No i to wszystko. Dzięki i zapraszam do oglądania dalej. Nim zaczniemy nasz standardowy podział każdej książki, po którą sięgam, czyli standardowo najpierw odpowiadam na pytania, które tam były. Nie odpowiadam na pytania, co ja gadam. Najpierw opowiem o fabule książki, następnie podam Wam jakieś smaczne z niej cytaty. A na końcu dam fabułę albo treści książki. A na końcu daję swoją ocenę. To odniosę się do uwag, jakie miała część z Was pod moim obecnie najpopularniejszym filmikiem, czyli pod recenzją książki Historia Polski bez mitów, napisanej przez doktora Piotra Napierałę, którą Wam polecam. Oczywiście zgadzam się, że zarówno moja dykcja, jak i wtrącanie są bardzo słabe i zamierzam nad nimi pracować. Powiem więcej, zapisałem się na ćwiczenia z emisji głosu, z poprawiania dykcji, ze sposobów przemawiania, więc proponuję dać mi szansę i zobaczymy, czy za pół roku, albo wrócić tu za pół roku, jeśli ktokolwiek będzie o tym pamiętał. I zobaczymy, czy coś się poprawiło. No dobra, no więc jeśli chodzi o treść książki, mamy tutaj do czynienia. Niestety mam ją na Kindlu, więc nie jestem w stanie Wam tutaj pokazywać wesoło. Mamy do czynienia, jak sam tytuł mówi, z historią pańszczyzny. Możemy tutaj posłuchać o historii pańszczyzny zasadniczo od początku, czyli tam powiedzmy nawet chyba jest od X wieku do współczesności. I oczywiście autor wiadomo, że startuje z pozycji, że Polska była de facto jednym wielkim obozem koncentracyjnym, co też słyszałem, że przebijało się u doktora Napierały.
No i że zasadniczo chłopi byli traktowani po prostu jak czarni, jak niewolnicy w Ameryce. Warto też oczywiście wspomnieć, że również jako obywatele drugiej kategorii byli traktowani Ukraińcy, Białorusini i Żydzi w drugiej RP. Warto sobie o tym poczytać, a dopiero potem krzyczeć, że Wołoń pomścimy, czy cokolwiek. No dobra, no i na pewno dużym problemem jest tej książki jest to, że nie czuć tu erudycji autora i dlaczego mówię o tym teraz, a nie nim ocenie, ponieważ ciężko mi jest teraz na przykład siedząc z wami znaleźć cytaty, które mi się podobały, ponieważ gdzieś tak mnie tknęło, widzę, że w 500 lokacji książki, nie wiem, to pewnie było 10% książki czy cokolwiek, tknęło mnie, że autor cały czas powtarza parę nazwisk, w sensie na zasadzie, jak stwierdził, i tu jest na przykład profesor Witold Kula, doktor Piotr Guzowski, profesor Władysław Rusiński, znowu Jan Rutkowski, Krzysztof Opaliński, Jan Rutkowski, Jan Rutkowski. Ja teraz przelatuję po każdym cytacie, jaki tu mam zaznaczony. Jan Rutkowski, Marcin Konarski, szukam jeszcze dalszych cytatów. Jan Bystroń, Witold Kula, szukamy dalej. W pewnym momencie się wkurzyłem i zacząłem po prostu zaznaczać te cytaty tych gości, których on sobie powtarzał. Michał Bobrzyński. Więc miałem wrażenie i profesor Śreniowski. Miałem wrażenie, że po prostu autor przeczytał sobie na przykład jakieś 5 różnych książek o pańszczyźnie, czy nawet o historii Polski i następnie po prostu ich chamsko przepisywał, to też w sensie, no to jest troszkę jak ten, no jak nasz ulubiony, jak on się nazywa, no ten z historii realnej, Jacek Bartosiak, Piotr Zychowicz, jak Piotr Zychowicz, czyli po prostu on chamsko po prostu kopiuje swoje artykuły, co jest już jednym wielkim dowcipem i wsadza i mówi, że to książka i kupujcie za 50 zł, czy coś takiego. A ten tutaj po prostu ponownie po prostu przepisuje jakieś tam książki historyczne. Może, wydaje mi się, że jest tutaj bardzo mały własny, jest duży research, ale wydaje mi się małe własne badanie. No co my tu mamy, jeśli chodzi o cytaty? Pierwszy cytat to jest jakieś fajna historia, że chłopi już w XVI wieku skarżyli się na swój los. Tu jest cytat. Chłopkiem zasiać, zaorać, chłopkiem do gumna zebrać, chłopkiem wymłócić, a na pieniążki obrócić. Czyli był ten taki, była ta jednak samoświadomość tego, że po prostu ci wykorzystują ich szlachcice. Oczywiście to było pewnie tak do, nie wiem, XVIII wieku, jak zaczęli ich tam łoić ostro wódą tych chłopów i wtedy już, myślę, niewiele było myślenia. Druga rzecz, drugi cytat. Sytuacja wielu chłopów komplikowała się nie tylko z powodu utraty ziemi. Poważnym utrudnieniem były też kredyty. Zadłużano się jeszcze nie u lichwiarzy, jak w kolejnych wiekach, ale przede wszystkim u krewnych. Wbrew dawnym wyobrażeniom, w chłopskich chatach nie mieszkały złożone wielopokoleniowe rodziny. Gospodarstwo miało więcej członków niż dzisiaj, ale u ich podstaw stała dobrze znana nam struktura. Kmiecie żyli w rodzinach nuklearnych, składającym się z rodziców i dzieci. Tylko czasem pod jednym dachem mieszkał jeszcze któryś z dziadków. Gdy gospodarz był zbyt chory, by uprawiać rolę, trzeba było podzielić grunt między potomków i to sprawiało, że grunty się kurczyły.
Najczęściej brał tylko jeden syn i musiał spłacać pozostałych swoich, rodzeństwo swoje. I najczęściej było tak, że gospodarze w Małopolsce w skali roku spłacali więcej długów niż uiszczali danin, niż uiszczali podatków w sensie. To myślę najbardziej istotny i najciekawszy cytat, nie miałem o tym zupełnie pojęcia. Tu mamy też wspaniały insight. Wielu drobnych przedsiębiorców w XXI wieku woli osobiście wykonywać żmudną, wielogodzinną pracę, niż zlecić ją podwykonawcy, któremu trzeba będzie zapłacić. Niżej cenią własny czas i własną robociznę, niż wynikałoby z czystej biznesowej kalkulacji. I wolą unikać oddawania pieniędzy komukolwiek, nawet jeśli przez to koniec końców mniej zarabiają. I że to się tyczyło też oczywiście właśnie tamtych klimatów. Co my tam mamy dalej? Podczas II wojny światowej śmierć poniosło około 16% obywateli Polski. W następnej wojnie z połowy XVII wieku populacja kraju skurczyła się nawet o 30%. Z 11 milionów mieszkańców Rzeczpospolitej pozostało 8 milionów. No i tamże populacja w miastach skurczyła się o 70%. Dla mnie naprawdę nie było to jasne i człowiek nie pamiętał o tym, że zasadniczo tam bodajże od 1640 do końca do zaborów Polska już po potopie i po tych wojnach się nigdy nie podniosła i tam gdzieś jest po drodze cytat, że produkcja, a może to było Napierały, nie wiem, polecam tą książkę, i że produkcja nigdy się nie podniosła do tej z tam, nie wiem, na przykład z 1630 roku. Oczywiście miało to wiele innych przyczyn, ale to, że byliśmy cały czas pustoszeni albo wojną domową, nie pomagało. Tu mamy jeszcze cytat, który jest mi bliski z wiadomych względów. W szczegółowo przebadanej ziemi stanowskiej opustoszało niewiarygodne 86% gruntów należących do króla. W dobrach kościelnych ilość uprawianej ziemi zmniejszyła się na skutek rabunków, rekwizycji i mordów o 82%. Więc ziemia sanocka szczególnie została tutaj rozwalona. Co my tam mamy dalej? No, tam oczywiście były też lamenty chłopskie. Ach, biada mi już na te nędzne lata, czy to koniec świata? Ludzie sądzili, że doszło już do końca świata. I że zasadniczo właśnie w tych czasach już chłopi, którzy mieli ziemię, to było 33%, a 77% to byli zagórodnicy, chałupnicy, komornicy, pozbawieni nawet własnych domów. No, mamy tam historię o tym, że Francuz Hubert Vontier, jakiś pracujący jako nauczyciel w rezydencjach polskich magnatów, nie mógł w ogóle zrozumieć, czemu polscy chłopi w XVIII wieku mieszkają w jakichś lepiankach. Mamy tam jakieś cytaty z pamiętników Wacława Potockiego. Ja w warcaby albo w karty gram w pokoju, a chłopek za mnie robi do trzeciego znoju. Robi z dziećmi i żoną, przymierając z głodu. Robi od wschodu i aż do zachodu. Takie to śmieszne notatki sobie robił chłop. Facet, znaczy ten szlachcic. No, jeśli chodzi o właśnie tam już XVII wiek, to chłopi coraz lepiej rozumieli, że dostatek prowadzi do zguby. Wielu już rozmyślnie rezygnowało z uprawy znacznej części ziemi, zostawało ćwierć rolnikami lub zagrodnikami. Co my tam mamy dalej? Mam tutaj sporo cytatów, bo już czytałem tak z uwagą, bo mnie zaczęło drażnić, że autor ciągle powtarza tych samych badaczy. No oczywiście mamy cały czas tą, że była przemoc wobec kobiet, tam gwałty zarówno przez szlachtę, jak i tam przez jakiegoś ekonoma, czy innych synów szlachcica były na że tak powiem, daily shit dla tych ludzi. No i oczywiście pranie popysku chłopa. Jędrzej Skorupa z Gumnisk na Podkarpaciu.
Przychodzę do dworu, a mnie pan dzierżawca Grotowski w pysk za łeb wziął. I za to dostał w ryj i został obity i zamknięty tam na do karceru, powiedzmy, za to, że dał się okraść, gdy go posłano na targ z wieprzami. A jak przyszła żona, żeby prosić, żeby ją nie... Żeby, bo mu potem zabrano też wszystkie krowy, jakie miał. Przyszła żona, to ją obito tak, że przez parę dni nie mogła się ruszyć z łóżka. Więc ogólnie obóz koncentracyjny, fajnie się bawili. Więc dzięki Bogu, że żyjemy w XXI wieku. No najczęściej oczywiście kapo rekrutowali się z własnych chłopów innych. A co my tu mamy? No oczywiście już tam XVII-XVIII wiek, to zakazywanie chłopom w ogóle wyjeżdżania, oprócz wyjazdów jakichś na targ z wioski. No, były rady właśnie, radzili sobie sami szlachcice między sobą przetwarzać zboże na wódkę, a następnie zmuszać chłopa do jej konsumpcji. Niech się upijają. Dziedzictwo propinacji jest jednak o wiele szersze, bardziej czytelne i namacalne. Na polskich wsiach wciąż utrzymują się te same tradycje, które ziemianie wpajali poddanym w XVII czy XVIII stuleciu. Wódką się dziękuje, wódką się przeprasza, wódka zastępuje walutę, gdy trzeba wynagrodzić sąsiadowi szkodę lub okazać wsparcie. Bez wódki nie ma mowy o chrzcinach czy weselu. Jest to, że tak powiem, prostej linii wspaniałość, która nam została po byciu w tym wielkim obozie koncentracyjnym, bo chyba nie wiem, czy 80 czy 90% ludzi było chłopami w Polsce. Handel ludźmi bez ziemi notowano rzadko, ale też się zdarzał, więc u nas na samym końcu, jak już Polska była zupełną patolą, to oczywiście już dochodziło do niewolnictwa i do handlu ludźmi. I fajny jest na końcu cytat, już to jest 70% książki, jest to ostatni cytat, który złapałem. Wstręt do pracy, nieufność wobec wszelkiej władzy, podejrzliwość względem sąsiadów, skłonność do donosicielstwa, kombinatorstwo, bezradne rozkładanie rąk i biadolenie, pogarda szefów względem podwładnych, przekonanie, że drobna kradzież z firmy albo urzędu jest w pełni uzasadniona, przyzwyczajenie do łapownictwa. Wszystko to, co wrzucamy zwykle do jednego worka z etykietą dziedzictwo PRL, ma w rzeczywistości znacznie głębsze korzenie. Polski eksperyment z socjalizmem trwał 40 kilka lat. System pańszczyźniany 400. Czy należy się dziwić, że wciąż tkwimy w okawach folwarcznej mentalności? I to wszystko. No jeśli chodzi o moją ocenę, to dla mnie to byłoby 9 na 10. Jedna z fajniejszych książek historycznych, jakie czytałem w tym roku. Ale niestety tak bezczelne po prostu pisanie, że jak pisał historyk XYZ, i tutaj wielki cytat, który jest często maskowany jako własne nam przerabianie tych słów i powtarzanie ciągle tych samych historyków, i żadnego śladu, że samemu się coś badało, albo ma się jakąś wiedzę taką poza paroma książkami, co się przeczyta, sprawia, że mogę dać tej książce tylko 7 na 10. I to wszystko. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Do zobaczenia za tydzień. Zaraz też oczywiście będzie tradycyjnie postscriptum. Zastanawiam się, czy powinienem dodać tam jakąś muzyczkę, czy jest wam to dokładnie obojętne. I to wszystko. Dzięki. Cześć. Tere hommikust õhtut. Ma ei tea, kas teil on aimu, kui raske oli elu Poolas 17. või 18. sajandil ja ilmselt on parem, kui teil neid teadmisi pole. Sellegi poolest tänan teid väga, et kuulasite Davidi arvustust. Kamil Janiki raamatule Pärisorjus. Poola orjuse tõeline ajalugu. Minu lemmik tsitaat on orjad, kariloomad, koerad,
Jaluttavat asiat. Niin arvatti, öelti ja kirjuttatti rahvaste yhentuses, mitte väikke se osa elanikkonnast, pölattut marginaalist, vaid yhiskonna suurimast ja olulisemast osast. Ja onki kõik. Rohkem polegi paljuelta. Yks suur töölaager. Veresaun. Kohtumiseni järgmisel nädalal kutsun teid kanalit tellima, meeldima ja kommenteerima. Oodake sellel 21. sajandil, pidage meeles, et vene orkid on sama kurjad. Hyvasti! Labas rytas vakaras. Na, mano vyras buvo teisus. Taip pat ačiū, kad klausėte šios knygos. Kaip girdi, aš kalbu kita kalba. Man irgi patiko ši knyga. Labai atveria akis, jei moteris mano, kad joms blogai, tai jos giliai klysta. Blogiausia turbūt buvo senovėje ir nuo 16 iki 20 pradžios. Kada nors perskaityk knygą Privataus gyvenimo istorija, kurią 5 tomais parašė 14 profesorių iš Prancūzijos. Puiku. Mano mėgstamiausia citata iš šios knygos. Tipiškas valstietis gali išvis nežinoti apie sandraugos egzistavimą, jei ne vienas didžiausių paradoksų per visą epochą. Valstiečiai kaip vienintelė socialinė klasė prie Vyslos upės neturėjo jokios net menkiausio naudos iš valstybės ir aukščiausios valdžios funkcionavimo. Tačiau tuo pat metu jie sumokėjo didžiulę mokesčių sumą 2010 metras. Ūkinės žemės buvo neapmokestinamos. Visi valstiečiai turėjo už tai mokėti ir verkti. Iki pasimatymo kitą savaitę prisiminkite apie prenumeratas, tada tikriausiai pavyks užmegzti bendradarbiavimą su kokia nors leidykla. Iki pasimatymo kitą savaitę. Iki.